Dzisiaj ja z przyjemnością, Andrzej, to czynię dla siebie. Dzisiaj mojemu następcy życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wytrwałości i samych sukcesów. Nie spodziewałem się tego awansu. Zgodnie z procedurami, które ogłosił pan komendant wojewódzki, to znaczy postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko komendanta, przystąpiłem do tego tak zwanego konkursu. No, przeszedłem szczeble, które są wymagane. Nie będę ich opisywał, bo to dość długa droga. No i w konsekwencji wybór należał do komendanta wojewódzkiego. No, i stąd taki rozkaz mnie spotkał, droga kolejna służby mojej w Kościerzynie. Najpierw to muszę zanalizować jednostkę, ludzi, teren, zagrożenia. No na pewno główny cel policji w ogóle to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, turystom, wczasowiczom i wszystkim tutaj przebywającym, jeżdżącym. Wiem, że teren jest obszarowo duży, jest też dynamika przestępczości. Mówię, muszę to zanalizować i wtedy kierunki trudno w tej chwili już od razu podjąć po jednym dniu pobytu w Kościerzynie. Ale na pewno wspólnie z zastępcą i z policjantami obierzemy kierunki takie, które co najmniej utrzymają bezpieczeństwo i będziemy próbowali to zwiększyć. Częściowo ludzi znam, bo przez te 5 lat praktycznie część załogi się wymieniła, ludzie poodchodzili, ale współpraca z samorządami wówczas jak byłem naprawdę układała się bardzo dobrze i teraz też na taką współpracę liczę. Na pewno w miarę krótkiego okresu czasu będę chciał odwiedzić wszystkie samorządy, podzielić się z nimi ze stanem bezpieczeństwa, zdiagnozować jak to po prostu się ma i podjąć stosowne kroki w dalszych kierunkach naszego działania. Jest to dla mnie awans i uważam, że jest to wyróżnienie, na które pracowałem od 18 lat w policji. Jakie będą pańskie priorytety w tej nowej pracy? Dla mnie priorytetem jest bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby spokojnie nie bali się wyjść na ulicę i nie bali się o swoje mienie, czy samochody, czy inne mienie. I oczywiście to, co dotychczas realizowałem, bezpieczeństwo na drogach.